We wsi Kałuże w roku 1856 wydarzyło się coś niezwykłego. Franciszka Pęcherz, mieszkanka wsi Dzieczniki, doświadczyła mistycznego spotkania. Wśród konarów sosny ukazała się jej Matka Boża. Ludzie jednak nie wierzyli opowieściom. Chcieli sprawdzić jej historię na miejscu. Coraz więcej osób zaczęło przychodzić w miejsce objawienia, wpatrywać się w konary sosny i modlić się. Inni mieszkańcy także zobaczyli ten cudowny wizerunek i zaczęli oddawać mu cześć. Jednak władze carskie nie przyjęły tego zjawiska z entuzjazmem, próbując zwalczyć, jak nazywali to, ten zabobon. W 1857 roku na polecenie władz carskich ksiądz kanonik Kaniewski, pełniący funkcję proboszcza w Dzietrznikach, został zobowiązany do sporządzenia raportu. W raporcie tym napisał: ludzie, upatrzywszy jakieś widowisko w lesie dzietrznickim, rozgłoszone przez Franciszkę Pęcherz, zgromadzili się do tegoż miejsca dosyć licznie i niby widzą też rano widowisko, które ma mieć wyobrażenie jakiegoś obrazu. Lud ten jest przekonany, że to widowisko jest prawdziwym objawieniem niepokalanego poczęcia. Jeżeli jest to dzieło boskie, to żadna siła ludzka nie potrafi tego zniweczyć. Jeśli jest to dzieło natury lub ludzkie, to samo z siebie upadnie. Podjęto działania mające na celu usunięcie sosny, rozproszenie tłumu i zniszczenie zgromadzonych darów wotywnych. Jednak próba ta spotkała się z dziwnymi przeciwnościami losu. Konie zaprzęgnięte do usuwania drzewa nie były w stanie podołać temu zadaniu, zapadając się w błocie. Ostatecznie pozostawiono sosnę w jej pierwotnym miejscu, a obok górki, na której rosła, pojawiło się cudowne źródełko. Pomimo oficjalnej dezaprobaty władz państwowych, miejsce to stało się ośrodkiem kultu, do którego przybywają pielgrzymi z nadzieją na uzdrowienie, zwłaszcza w Wielki Piątek. Kapliczka Matki Bożej stoi przy źródle objawienia w lesie, a obok niej znajduje się kamień pamiątkowy z cytatem z pism Jana Pawła II oraz ołtarz polowy. Dojście do źródła jest oddalone o około 500 metrów od lokalnej drogi Dzieczniki, Załęcze Wielkie. Jedną z niezwykłych historii związanych z tym miejscem jest świadectwo pani Ewy Górnik, mieszkanki Kałuż. Twierdzi ona, że dzięki napiciu się wody ze źródła objawienia została uzdrowiona z ciężkiej choroby nowotworowej. To szczególne objawienie miało miejsce właśnie w Wielki Piątek, dlatego corocznie w tym dniu odbywają się najliczniejsze pielgrzymki do źródła. W 1993 roku w okolicy źródełka stanął ołtarz. Tam celebrowane są msze majowe, uroczysta msza w sierpniu, a pielgrzymki zostawiają tu swoje wota. W Dolinie Objawienia możemy spotkać rzeźbę świętego Floriana, który jest patronem strażaków. Pod figurką świętego Floriana umieszczony jest napis, który głosi: Święty Florianie, nasz miły patronie, proś nam łaski gospodyna Panny Maryjnej Syna i przypomina nam o jego roli jako pośrednika naszych modlitw do Matki Bożej i jej Syna o potrzebne łaski. Jest to również ciekawy szczegół, że liczba kamieni przy rzeźbie odzwierciedla ilość jednostek OSP w okolicy, symbolizując jedność i solidarność w służbie innym. Wielu mieszkańców pobliskich miejscowości od lat przekazuje sobie historię o miejscowym źródle objawienia. Choć oficjalnie Kościół nie uznał tych objawień, to jednak ich też nie potępił. Miejsce to zyskało szczególną aurę, szczególnie od czasu, gdy ksiądz arcybiskup Stanisław Nowak zaczął odwiedzać je prywatnie i sam korzystać z wody ze źródełka. Jego obecność dodawała temu miejscu nowej wartości i siły. Pani Ewa
która doświadczyła uzdrowienia z choroby nowotworowej po napiciu się wody ze źródełka, to tylko jedno z wielu świadectw. Wielu miejscowych ma swoje własne historie o uzdrowieniach, które przypisują cudownej wodzie z źródła. Według relacji ta woda posiada właściwości lecznicze, jednak bez głębokiej wiary i otwartego serca sama woda nie wystarcza. To miejsce nadal przyciąga pielgrzymów, którzy z wiarą przybywają w nadziei na uzdrowienie i duchowe wsparcie. Niezależnie od oficjalnych deklaracji, dla tych ludzi źródło objawienia jest miejscem, gdzie spotykają się z boską tajemnicą i odczuwają moc Bożej obecności. Historia źródła objawień przyciąga uwagę nie tylko miejscowej społeczności, ale także wierzących z różnych stron. Jest ona świadectwem mocy wiary i przypomnieniem, że nawet w najmniejszych i najskromniejszych miejscach Bóg może objawić swoją łaskę i uzdrawiającą moc. To miejsce staje się przypomnieniem dla nas wszystkich, że cuda istnieją i że nasza wiara może przynieść prawdziwe przemiany. Źródło objawienia staje się symbolem nadziei i inspiracją dla tych, którzy wędrują swoją drogą życiową. Jednak warto pamiętać, że nie tylko opowieści o uzdrowieniach stanowią siłę tego miejsca. To także przypomnienie o mocy jedności i wiary społeczności, która niezależnie od trudności, oporu i zawirowań trwa w pielgrzymowaniu i oddawaniu czci Matce Bożej. Miejsce to służy jako przypomnienie o niezłomnym duchu, który jednoczy ludzi wokół wspólnych wartości i wiary w coś większego niż my sami. Niech historia źródła objawienia w kałużach przypomina nam o mocy wiary, otwartości na Boże działanie i siłę jedności. Niech nas inspiruje do kontynuowania naszej wędrówki z nadzieją, że każde spotkanie z niebem może zmienić nasze życie i otworzyć nowe perspektywy. Czy odwiedziłeś kiedyś to miejsce lub usłyszałeś o innych podobnych historiach? Podziel się swoimi doświadczeniami i refleksjami w komentarzach poniżej. Niech nasza wiara i inspirujące historie wzajemnie się ubogacają i prowadzą nas do większego zrozumienia i wzrostu duchowego. Niech Pan Bóg wszystkim nam błogosławi. Amen.